znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. I dalej anioł mówi do Józefa: z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Co się poczęło? No, ciało Jezusa. Poczęło się w tej młodej dziewicy izraelskiej Maryi. A przecież to, co się poczęło, czyli ten Jezus, to jest cała wieczność. Syn Boży. To pokazuje, że zbawienie zawsze bierze początek z tego, co najmniejsze, najmniej zauważalne, najpokorniejsze, skromne, małe. Jak słuchamy przypowieści Jezusa, tak właśnie jest. Jak ziarnko gorczycy jest Królestwo Boże. Albo te trochę zaczynu włożone w ciasto. Tak potem Maryja wyśpiewa, że strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu. Ostatni będą pierwszymi. A tak już teraz mądrze, teologicznie o tym święcie, to mówi dzisiejsze czytania różne ojców Kościoła, którzy mówią, że dzięki Maryi Bóg ubóstwił człowieka. To znaczy, Bóg stał się ciałem. Bóg stał się synem człowieczym. Jezus stał się człowiekiem. I oczywiście stało się to dzięki Maryi i w Maryi. I przez to każdy z nas jest napełniony Bogiem. Każdy człowiek jest ubóstwiony. Tak dosłownie pisze jeden z ojców Kościoła. My mówimy też przebóstwiony, że jesteśmy pełni Boga. I jeszcze jedna rzecz. Każdy człowiek jest dziełem Boga. Bez wyjątku. Tak jak słyszeliśmy w drugim czytaniu. Przeznaczył na to, by ludzie stali się na wzór obrazu Jego Syna. Każdy został z nas stworzony na obraz Chrystusa. Jesteśmy Jego odbiciem. Aby On był, uwaga, pierworodny między wielu braćmi i siostrami. Co to znaczy, że Jezus jest synem pierworodnym ludzkości? To jest ten pierwszy syn, który wszedł w ludzkość skażoną grzechem, żeby ją od tego uwolnić i uświęcić. Czyli my idziemy za obrazem Jezusa Chrystusa, żeby stać się świętymi, czystymi, wolnymi. I to wszystko dzieje się w tej nikomu wtedy nieznanej dziewicy Maryi, która pojawiła się tylko po to na tym świecie, żeby ten świat unieść w swoim łonie, rodząc Jezusa Chrystusa.